Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 75. odcinku z serii Civilization 5 z wszystkimi dodatkami na moim kanale. Jak wiemy, przepraszam was bardzo, jak wiemy, nadal tutaj nasza wspaniała, wielka Polska podbija świat. Konkretnie, dzisiaj zajmiemy się podbojem tutaj pewnego państwa miasta, które nosi wdzięczną nazwę Ragusa i które bardzo chciałbym mieć tutaj w swoich granicach. Kolejnym celem będzie też to Mbanza Kongo. Przyłączymy sobie to miasto również do siebie. Oraz tutaj przyłączymy Watykan, który jest w strategicznym miejscu, ponieważ doskonale blokuje przejście przez tak zwany żyzny półksiężyc. I dlatego wszelkie karawany potem późniejsze, które by tutaj... Znaczy późniejsze, no, które później by utworzono, musiałyby iść po prostu przez moje terytorium. Tego. Zabierzemy to teraz tak. Druga armia. Druga armia melduje się. Więc... dobra. Drugą armią podbijemy Watykan. Przejdziemy przez tereny Watykanu. Potem ruszymy tutaj, żeby druga armia zajęła pozycję na wschodzie Austrii, tam koło tego ostatniego miasta szwedzkiego. Akurat Szwecja nie jest tutaj czymś, co ja bym chciał podbijać. Mam, no że tak powiem, no po prostu wyjebane, tak. Bardziej chodzi mi o fakt, że tutaj potrzebuję przenieść moje wojska na pozycje startowe do ataku. Tutaj widzę, mamy jeszcze jedną dywizję pancerną i niech ta dywizja śmiga tutaj. Dobrze. Teraz gdzie jest moja pierwsza armia? Ponieważ pierwsza armia również ma zadanie przemieścić się... przeprawić się konkretnie przez tutaj te wody. Nadal niestety nie wiem, jak to się nazywa. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa ten kawałek tutaj. Czy to jest cieśnina Beringa, czy co to tam jest. No ja zawsze byłem słaby z geografii, miałem okropne problemy z geografią. Jedyną geografię, jaką znałem, to znałem po prostu miejsca historyczne, gdzie coś się działo. Ale no tak to, no nie za bardzo, moi drodzy, u mnie było z geografią. A co do Watykanu, to jak wiemy, Watykan znajduje się w żyznym półksiężycu. Dlaczego to miejsce tak, czyli w Mezopotamii, dlaczego to miejsce tak się nazywa? Dlaczego akurat żyzny półksiężyc? No to akurat nie ma nic wspólnego z islamem, który jest tam religią dominującą. To kompletnie nie o to chodzi, gdyż tą nazwę stosowano już wcześniej, gdy... No, bądźmy szczerzy, każdy w Europie na islam miał wyjebane. Chodzi po prostu o to, że... Tutaj była Mezopotamia, tu było Ur i inne tego typu starożytne miasta. I one biegły tędy, tutaj, do takich miast jak Fenicja, Jerycho, Jerozolima i tutaj do Egiptu. Tutaj potem, tu sobie dalej potem Egipt biegł wzdłuż Nilu, który swoją drogą jest najdłuższą rzeką na świecie. Ale jak przyjrzycie się dokładnie, jak sobie przekręcicie obraz o 50, o 90 stopni, to zobaczycie, że ten kawałek to jest właśnie półksiężyc. I od tego właśnie wzięła się nazwa żyznego półksiężyca. Właśnie od kształtu tutaj, który te tereny mają z lotu ptaka na mapie, tak? Na, nie wiem, w sumie patrząc z orbity. No chyba tylko patrząc z orbity, bo to jest tak duży obszar, że tylko z kosmosu można dostrzec właśnie ten kształt. Wiele rzeczy można dostrzec na naszej planecie tylko z kosmosu. Aczkolwiek, co ciekawe, w większości przejawów ludzkiej działalności nie widać wcale z kosmosu gołym okiem. Trzeba się naprawdę postarać, ewentualnie mieć bardzo dobrej jakości sprzęt, żeby zobaczyć to, że my jako ludzie zrobiliśmy coś na powierzchni planety. Ale to dotyczy tylko tej strony planety, gdzie akurat jest dzień. Tam nas nie widać, że cokolwiek robiliśmy, bo jeżeli
znajdziecie się po drugiej stronie planety i spojrzycie na tą część z orbity, na tą część Ziemi, która jest akurat skryta w mroku, jest po drugiej stronie. A ja mam nadzieję, że przerodzi się to w konflikt. Ja mam taką nadzieję. To właśnie, jeżeli spojrzycie na drugą część naszej planety, to wtedy zobaczycie, że ona cała aż się świeci od tych wszystkich świateł z miast, ze statków i innych tego typu rzeczy. Otwarte granice by chciała. Nie ma opcji, choćby nie wiem, ile mi oferowali pieniędzy. My się na to nie możemy zgodzić. Zaraz trzeba będzie też pierwszą armię przeprawić przez tutaj wody. No i będziemy musieli cały czas też kontynuować projekt Afryka, czyli tutaj projekt przebudowy całej sieci komunikacyjnej na tym kontynencie, bo w tym momencie wygląda to naprawdę gównianie, wygląda to naprawdę źle, gorzej niż źle w sumie bym powiedział. Przy czym no to muszę trochę odsunąć sobie mapę, żeby zobaczyć całą skalę tego problemu. Tak, bo to jest problem wielkoskalowy, że tak powiem. No delikatnie mówiąc, to jest problem wielkoskalowy. To jest właśnie to, o czym mówię. Tutaj też, jeżeli widzicie, jak gdy gram na takim zbliżeniu, wtedy nie dostrzegam wszystkich rzeczy, tak? Mogę coś pominąć, coś nie zauważyć. A tak dzięki znacznemu oddaleniu widzę o wiele, wiele więcej. Widzę takie rzeczy, których nie widzę na przykład w pobliżu Ur. Są jakieś wrogie jednostki? Gdzie? Aha! Dobrze. Tak jak mówię, po prostu dopiero patrząc z góry widzę tutaj cały kontynent i dopiero wtedy mogę ocenić tak naprawdę, jak tą infrastrukturę trzeba zbudować, a trzeba jej tutaj naprawdę dużo wybudować, trzeba ją znacząco przerobić, bo na ten moment infrastruktura to no niestety leży i kwiczy na tym kontynencie, więc dobrze. Tutaj pójdzie jedna droga z Ur. Tutaj pójdzie ta obwodnica, że tak powiem, kontynentalna. Ona pójdzie jakoś tutaj tędy. Tutaj do Kapsztadu. Tutaj pójdzie Vila Nova de Gaia, Lizbona, Porto. Tutaj pójdzie kolejna nitka. Atlanta, Uppsala, Florencja. No to będzie naprawdę sporo pracy. Sporo pracy nas tutaj czeka, moi drodzy. Bo jak widzimy, kontynent jest w stanie gorzej niż złym. Dobra, z Vila Nova de Gaia ma biec droga do Lizbony, a nie do Kapsztadu i musimy to czym prędzej poprawić. Dokładnie, i tutaj niech budują linię kolejową. Tutaj nasza czwarta armia, zdaje się. Tak, czwarta armia. Już jest na pozycji. Dobra, co my tu mamy? Pancernik Władysław I. Łokietek. Tutaj mamy pancernik Bolesław I Chrobry. Co ja tu widzę? Aha, tutaj widzę, że poprawili tą drogę i to już nie jest linia... Znaczy, to już nie jest zwykła dróżka, to jest linia kolejowa. Tutaj mamy teraz nasz wspaniały niszczyciel. I lipa, lipa, moi drodzy, bo tym wspaniałym niszczycielem nie mogę niestety... Co?
Szwedzcy archeolodzy? Aha, no tak, no przecież Szwedzi mają jeszcze w sumie jedno miasto, to dlaczego nie mieliby mieć też i archeologa, który zbiera jakieś różne rzeczy do tego miasta? No cóż, no nikt im nie zabroni, tak? Mają, no to niech robią, tak? Niech działają. Dobra, wsiadamy na statki. Dobrze, pierwsza armia już... O, dokładnie, dokładnie to chciałem. Czołgi to takie trochę jakby leopardy dwójki, więc tak mi się wydają. Nie jestem pewien, ewentualnie jakieś Abramsy może to są. Chociaż raczej może Abramsy, bo to jest amerykańska gra. Więc zakładam, że Amerykanie no jednak promują, że tak powiem, swoje produkty narodowe. Mhm. Tu jest nasz atomowy okręt podwodny pilecki. Niech on tutaj podpłynie. I zatopi tego lewaka. Dobrze. Dobrze. Teraz chwila. Tutaj fortyfikujemy do uleczenia. Druga armia. Dobra. Druga armia niech się przemieszcza w stronę Watykanu. Tutaj niech czekają. Robotnicy. No właśnie, robotnicy. Co, do czego by ich tutaj wykorzystać? Najlepiej myślę będzie wysłać... O, tu będzie ideolo. To będzie świetny pomysł, żeby ich tutaj wysłać. Niech tu pracują. Tutaj też mamy robotników. Gdzie ja mogę ich wysłać? Gdzie by ich tu wysłać? Myśl, Rychu, myśl. Dobra, już wiem gdzie. Niech rozwalą tą drogę. Ona jest mi tutaj niepotrzebna. Co? Opole przeszło na jakąś inną wiarę? Na prawosławie przeszło! No nie wierzę, nie... Nie... I szable też, no to trzeba będzie coś z tym zrobić. Trzeba to będzie jakoś posprzątać. Ewentualnie wybić przedstawicieli innych religii. No tutaj oczywiście budujemy spichlerze, tak? Żeby moi poddani mieli co jeść. We Wrocławiu schron przeciwbombowy jeszcze można wybudować. Ponieważ za niedługo Wrocław będzie już miastem typowo wojskowym, które będzie produkowało tylko na potrzeby wojny. Akwedukt w Białymstoku, bo to da mi więcej populacji. Spichlerz w Radomiu oczywiście, bo jakżeby inaczej. Tutaj mur. Nie, lepiej Koloseum w Olsztynie, będą bardziej zadowoleni. Wprawdzie zadowolenie mam na bardzo wysokim poziomie, czyli 138 punktów, ale patrząc na to, że jeszcze będziemy toczyć nie jedną wojnę, tylko teraz musimy przez część odcinków będziemy się teraz do tej wojny przygotowywać, bo to nie jest tak w cywilizacji. W cywilizacji nie chodzi o to, żeby rzucać się na pałę na wszystkich wrogów, bo wtedy możemy bardzo łatwo dostać po łapach i mogą nas znieść po prostu ci wrogowie. A dlaczego? No z prostego powodu, bo na dodatkach już tutaj zbieramy sobie też coś takiego jak punkty wojowniczości. Im więcej ich mamy, tym bardziej jesteśmy, no że tak powiem, nielubiani na świecie, tak? No, efektem tego jest to, że jak nazbieramy sobie tych punktów za dużo, to zaraz zrobią mi jebut taką koalicję typu Niemcy, Celtowie, Szwecja, Bizancjum i połowa państw miast nagle stwierdzi, że o nie, nie będziecie nam się tutaj Polacy tak rządzić, my wam w stół musimy ustawić i jebut, jak we mnie wiadą ze wszystkich stron, to się nie pozbieram po prostu. Dlatego nie możemy do czegoś takiego dopuścić.
Nie dostałem niestety od Was żadnej wiadomości na temat tego, czy chcecie odcinek organizacyjny na temat turystyki, czy nie. Dlatego postanowiłem, że zajmę się tym poza YouTube'em. Nasza propozycja na Kongres Światowy została odrzucona przez Twoich delegatów. Nie spodziewaj się, że nasza delegacja poprze Twoje interesy w przyszłości. Kurczę, czyżbym jeszcze zaczął nieświadomie prowokować wojnę z Austrią? Ja chciałem wojnę z Hiszpanią i z Bizancją, tak jak tutaj sugerowaliście. Jakby tutaj wkurzyć. O, to mi się podoba, to mi się podoba. Jeżeli ona otwiera dla mnie swoje granice, wtedy jest okej, bo jeżeli ja mam dla kogoś otworzyć, nie, że otwarte granice, nie, że imigranci, nie. No, przesłyszeliście się, nie u nas coś takiego, nie u nas. Dokładnie tak to wygląda, ja wiem. Kurczę, no właśnie, tak myślałem, jakby tutaj sprowokować tą wojnę z Hiszpanią i z Bizancją. I w sumie wpadł mi jeszcze kolejny pomysł, żeby właśnie nie popierać żadnej... Watykan pragnie kultury. Watykan zaraz zostanie ubogacony kulturowo przez moją armię. Tak jak obecnie zachodnia Europa jest ubogacana kulturowo. Tak, ale... Chodzi ogólnie o to, że wpadłem na pomysł po prostu, jak sprowokować wojnę z Bizancjum. Po prostu przestanę popierać ich tutaj propozycje, a w dodatku będę wystawiał takie propozycje, które im będą szkodzić. Przez co oczywiście nasze stosunki dyplomatyczne znacząco się pogorszą, tak? Niemcom udało się ukraść teorię atomu. No ja wiedziałem! Ja to po prostu wiedziałem! Oni sami nie potrafili do tego dojść. Polska myśl techniczna ich po prostu przerosła, więc musieli, no, wykraść mi całą tą technologię. No nie, tak nie może być, tak nie może być. Dajcie mi tu Bismarcka. Bismarck, chodź tu. Bismarck, chodź tu na dywanik. Also, raus damit. Chodź tu. No dobra, oni na razie są w tak ciemnej dupie, że... Dobra, przestań mnie szpiegować. Das ist... Tak? No to publiczne potępienie. No cóż, niestety. Oczywiście, jak się to może zakończyć dla Niemców, wszyscy wiemy. Po prostu Wielka Polska przyjdzie i ściśnie Niemców. Tak, dokładnie, tak będzie, ja to wiem. Ja już widziałem takie rzeczy, gdy Polacy cisnęli Niemców. W sumie, to powiedzcie wy mi, moi drodzy, na jakim froncie II wojny światowej myśmy ich nie cisnęli? Wszędzie tam, gdzie mieliśmy taki sprzęt jak oni, wszędzie ich cisnęliśmy. Więc no tutaj... Oni powinni przywyknąć już do tego, w sumie, że są ciśnięci przez Polaków, tak? Oni już powinni się przyzwyczajać. Po prostu to powinna być już ich tradycja narodowa. To powinno być takie, o nie, Polacy idą, nie, oni znowu nas obiją, znowu nas pobiją, znowu będą nam dokuczać. Podstawimy tutaj tego lotniskowca. Co on tu ma? Podstawimy też tutaj ten pancernik. Niech on tutaj płynie. Dzięki temu te pancerniki dadzą mi tutaj fantastyczną osłonę ogniową w razie czego. Ponieważ mi zależy na tym, żeby wpakować, żeby poekspić tam troszkę tego lotniskowca, a w razie czego, kiedy już wszystko będzie ogarnięte, to wówczas mogę...
O. Trochę mi nie pykło. Trochę mi ten plan tutaj nie wypalił, bo nie tak rozłożyłem sobie te jednostki drogi, jednak tam miałem tej jednej drogi nie wyburzać. No dobrze, dobrze. No cóż, trudno, no na tym polega cywilizacja, że też wykrada się te technologie, tak? Raz my im, raz oni nam. Akurat w tym przypadku nie było potrzeby, żebyśmy to my wykradali tą technologię, ponieważ jesteśmy państwem przodującym na świecie pod względem technologii. Jesteśmy najbardziej zaawansowani. Jeśli oni nie mają jeszcze nawet teorii atomu, to gdzie im tam do jakiejś takiej technologii, jaką my mamy, tak? Oni są jeszcze w czarnej dupie. Są jeszcze bardzo, bardzo zacofani, co oczywiście nas cieszy, bo im bardziej zacofani Niemcy, tym Polacy są szczęśliwsi. Ponieważ my ich nie lubimy. Tutaj oczywiście budujemy giełdę w Bytomiu, żeby było jeszcze więcej pieniążków. W Linkopingu również wybudujemy bank, żeby było jeszcze więcej pieniążków, bo jak są pieniążki, to wszyscy są szczęśliwi. Jednak miałem zostawić tą drogę. Tu ją miałem wyburzyć, żeby tutaj sobie trzasnąć. O, jak dobrze. Aha. No kurczę. Ona też potępia Niemców. Austria potępia Niemców. Maria Teresa kończy projekt Manhattan. No świetnie, nareszcie będzie miała atomówkę. Jak dobrze wiesz, że na tym świecie jest ktoś, kto popiera moje obrzydzenie względem działań Niemiec. Nie są najwyraźniej godne zaufania. No naprawdę? Naprawdę? No kurczę, jak wy do tego doszliście? No jak wy do tego doszliście, że Niemcom nie można ufać? No po prostu w to nie wierzę. No nareszcie ta gra staje się realistyczna, czyli wszyscy zaczynają nie lubić Niemców. O, tutaj już widzę pomysł na przebudowę tych dróg. Swoją drogą mam też taki plan, żeby kiedyś w wolnej chwili na największej możliwej planszy stworzyć po prostu mapę Europy, gdzie rozgrywalibyśmy rozgrywkę na mapie Europy właśnie, na jednej z największych możliwych plansz, dzięki czemu mapa byłaby, że tak powiem, w dużej rozdzielczości i dzięki temu można by dosyć dokładnie odwzorować wszystkie krainy geograficzne. Myślę, że byłoby to naprawdę fajne, szczególnie gdyby dodać tam właśnie takie państwa jak Grecję, jak Rzym, Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Francję, Niemcy. No Niemcy może niekoniecznie. Na pewno Polskę. O, mam najwięcej cudów. 28. No to fajnie, to fajnie. Na pewno Polskę byśmy oczywiście tam dodali. Szkoda, że nie ma Litwy, bo Litwę też można by dodać. To byłoby na pewno ciekawe. Jakąś Ukrainę albo coś takiego też by można dodać. Któreś właśnie z tych państw wschodnioeuropejskich. Ponieważ Litwa, Łotwa, Estonia, te państwa również nie są dodane w żadnej części cywilizacji. A wielka szkoda, Szwecję na pewno można by dodać. Nie wiem, czy Norwegia już jest dodana. Nie, Norwegia chyba nie jest grywalną frakcją w cywilizacji. Wielka szkoda. Dania chyba jest, więc no można by. Dobra, niech ci tutaj na razie stacjonują. Musimy przesunąć trochę naszego lotniskowca. O kurczę, on się nie może leczyć poza własnym terytorium, naprawdę. No dobrze. W takim razie podpłyniemy tutaj. A tu mam, widzę całe to miasto w zasięgu
ostrzału, więc jak najbardziej wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że będę mógł ostrzelać sobie Malakkę. Bardzo też tutaj zaciekawił mnie fakt, czy uda mi się bezproblemowo w miarę podbić Watykan. Bo na tym by mi zależało, żeby właśnie Watykan też był moim miastem. Tutaj to Ur jeszcze chciałbym zająć, ale to trzeba będzie zrobić jakoś artylerią najlepiej. Znaczy Ur, tą jednostkę po prostu chciałbym tam im podbić. Tutaj chwila. Sojusznikiem jestem, wypowiemy im wojnę. Nad tym państwem czuwa Bizancjum? Świetnie. O! Twoja napaść na słabszego sąsiada nie przeszła bez echa na arenie międzynarodowej, zmniejszając o 20 twoje wpływy w następujących państwach miastach. Watykan, Sydney, Lhasa, Monaco, Wellington, Bruksela, Sofia. Aha! Przebłysk geniuszu, moi drodzy. Czyli okazuje się, że miasta, z którymi mam sojusz, państwa miasta, z którymi mam sojusz, one nie mogą wejść tutaj w... w koalicję przeciwko mnie. Czyli opcja sojuszu z państwem miastem blokuje mu jednocześnie możliwość wejścia w koalicję przeciwko państwu, które jest agresywne i które jest z nim w sojuszu. No to bardzo fajnie, to bardzo fajnie, to mi się bardzo podoba. Bo to znaczy, że jeżeli miałbym sojusz ze wszystkimi państwami i miastami, to wtedy mógłbym sobie je bezproblemowo eliminować jedno po drugim, nie musząc obawiać się o to, że te państwa zawrą koalicję przeciwko mnie, tak? Naprawdę fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz, bardzo mi się to podoba, że tak to działa. Oczywiście tak nie powinno być, to powinno być zrobione na zasadzie, że ej, chwila, Polacy, ale co wy tutaj mamy sojusz, ale wy tak atakujecie ciągle wszystkich, no to nie wiem, czy ten sojusz coś tu jeszcze będzie ważny, no. To tak powinno być, tak powinno to być, ale no niestety, no tak to nie jest. Dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. Aczkolwiek uważam to za znaczący błąd tutaj w silniku gry. Tutaj przemieścimy już moje wojska, niech one już podjadą sobie pod Watykan. To mi się bardzo podoba, co tutaj się dzieje teraz. Wybierzemy jeszcze produkcję w kilku miastach, bo widzę, że jeszcze możemy, że gdzieś jeszcze nie jest ona zaprogramowana. Oczywiście bank, wszędzie banki, wszędzie pieniążków potrzebujemy. Porto, oczywiście giełda, bo jakżeby inaczej, zadowolenia mamy dużo, ale z tymi pieniążkami, no to jeszcze nie za bardzo. Wprawdzie dochód 1413 monet to jest całkiem zacny dochód na jedną turę, ale to może jeszcze nie wystarczyć tutaj, jeżeli chodzi o właśnie przygotowania na okres jakiejś wojny, do której my się szykujemy, bo jak widzicie, moje armie cały czas się jednak przesuwają. Na tym jednak zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie, a kiedy ja widzę więcej subskrypcji, kiedy widzę więcej lajków i waszych komentarzy, to wtedy aż chce mi się robić te filmy. Ja wtedy czuję taką wewnętrzną potrzebę po prostu nagrywania ich, bo wiem, że ktoś czeka na te filmy, dlatego mam nadzieję, że zostawicie komentarze, że zostawicie lajki, że zostawicie subskrypcje. A ja żegnam się z wami w tym odcinku i zapraszam was już wkrótce na kolejny odcinek z Cywilizacji Piątki, tak więc dzięki, że oglądaliście i na razie.